Takie rzeczy warto po prostu sobie ćwiczyć razem z metronomem, żeby to wszystko się działo w tajmie. I na co warto jeszcze zwracać uwagę przy tych ćwiczeniach? Żeby starać się słuchać jednocześnie metronomu i grać troszkę, umieć zagrać troszkę z tyłu albo umieć zagrać troszkę z przodem. To się później przydaje, bo na przykład różni wykonawcy mają różne jakby potrzeby. No, ja grałem kiedyś z takim bluesmanem Davidem Lamarem i on jak się zagrało z przodem tak intensywnie do przodu, to mu się nie podobało. Dla niego wszystko musiało się tak ciągnąć z tyłu i ja aż tak nie lubię grać do tyłu. Lubię, jak pewne utwory mają taki charakter, że powinno się posadzić na tym, właśnie trzymać tak z tyłem ten puls. Natomiast często warto pojechać do przodu, ale ta umiejętność grania właśnie z przodem i grania do tyłu się bardzo przydaje. Również jeśli chodzi o dogrywanie śladów. Na przykład macie nagrany bębny nie albo z lupów, albo z automatu i chcecie do tego dograć resztę sekcji. I jeżeli zagramy tak wszystko z przodem, to jest wrażenie, że te bębny stają, prawda? Także dobrze jest umieć zagrać to trochę do tyłu, trochę za bębnami i wtedy jest wrażenie, że te bębny ciągną to. Tak. Wtedy jest takie fajne uczucie ciśnienia w bębnach, że one ciągną to do przodu. Tak więc to jest sprawa, na którą warto zwrócić uwagę.